Zatrzymajmy na chwilę tutaj. Film rozpoczyna się sceną, w której Groove w akompaniamencie lekko złowieszczej muzyki przedziera się niczym rajdowiec na wąskiej drodze w wysokich górach, aby dotrzeć do szkoły złoczyńców. Szczegół w tej scenie polega na tym, iż cała ta sekwencja jest odwzorowaniem innego filmu. Jak wiemy, to studio Illumination odpowiada za stworzenie wszystkich części Minionków. Illumination z kolei należy do Universal Studios, które stworzyło Szybkich i Wściekłych. Cała sekwencja jest nawiązaniem do sceny otwierającej szóstą część Szybkich i Wściekłych. Gru dociera do szkoły, a wraz z nim nasze ulubione bananowe tiktaki. To w tym miejscu po raz pierwszy poznajemy złoczyńcę tego filmu, Maxime Wotra. Jest on władcą karaluchów, a nawet sam zamienił się w jednego z nich. Gru z pomocą agentów Ligi aresztuje Maxima, który odgraża się, że nigdy mu tego nie wybaczy i jeszcze go dopadnie, a my przechodzimy do głównej fabuły filmu. Gru podjeżdża pod swój dom, w którym sporo się zmieniło. Jeśli dobrze pamiętacie, to dom Gru od zawsze wyglądał niczym jakieś mroczne lochy. W filmie natomiast widzimy, że sporo się zmieniło. Mamy choćby różowe akcenty z zewnątrz, czy nawet ten słodko pierdzący mały zamek dla dziewczynek. W środku widzimy kolorową kuchnię, a w niej na półce za dziewczynkami nawet ich własne miski. Ta po prawej, cała uciekająca jednorazowym schematem na 100% należy do Agnes. Zielona, na co nawet wskazuje nam ubiór, musi należeć do Margo oraz czerwona, która po różowej czapce Edith możemy wnioskować, że należy do niej. Ale mamy również czwartą miskę w kolorze czarnym. Moglibyśmy uznać, że należy ona do Gru, ale jeśli Gru miałby tu swoją miskę, to czemu Lucy już nie? To dlatego, że są to miski odzwierciedlające wyłącznie dzieciaki, a czarna miska należy do nowej postaci w filmie, Gru Juniora, czyli dziecka Lucy i Gru. Co do rodzicielstwa, nie powinniśmy mieć wątpliwości. Gru Junior, choć z początku zachowuje się jakby nienawidził swojego tatusia, to jest do niego niebotycznie podobny. Już od małego widzimy ten sam niezadowolony wyraz twarzy, czy sporych rozmiarów jak na niedawno narodzone dziecko, nos. Co ciekawe, w Gru Drój Minionki mogliśmy zobaczyć zdjęcie Gru z dzieciństwa, na którym wyglądał niemalże identycznie jak swój syn. Nawet ta kępka włosów na środku głowy jest podobna, lecz w przeciwieństwie do Gru z dzieciństwa i brązowych włosów, nowy bobas w filmie jest rudy, niczym Lucy. Do tego oboje noszą najbardziej rozpoznawalny znak Gru, czyli rzucający się w oczy szaro-czarny szalik. Junior ufajdał siebie oraz Gru bahamskim musem, a wtedy na ekranie pojawiają się dziwnie przebrane minionki z łóżeczkiem na podnośniku, a my dostajemy całą tę sekwencję. Zachowanie tiktaków jest oczywistym nawiązaniem do załóg pit-stopowych działających choćby w Formule 1. Nawet dali mu zawieszkę zapachową na stopę w kształcie choinki, niczym wszystkim dobrze znane Wunderbaumy. W tym momencie spokojną egzystencję przerywa dzwonek do drzwi, w których stanął prezes Ligi Antyzłoczyńców, pan Barania Pupa. Tuż za jego głową zobaczyć możemy obraz Dru oraz obraz Leonardo da Vinci, słynną Monalisę. A raczej w tym przypadku obraz Gru i Minionci, mami synek. Barania Pupa nie przychodzi z dobrymi informacjami. Okazuje się, że Maxime uciekł z więzienia i planuje zemstę na Gru, a dokładniej chce porwać Gru Juniora. Jako iż Maxime jest bardzo niebezpieczny, Liga Antyzłoczyńców umieszcza Gru wraz z całą rodziną w kryjówce, w której przybiorą oni nowe osobowości. Zanim dotrzemy do domu, w którym wszystko obrandowane jest logiem Ligi Antyzłoczyńców, to spójrzcie na fotelik Juniora. Nawet on ma logo AVL. Myślałem, że Liga łapie złoczyńców, a nie dorabia po godzinach dla Ikei. Jak wiemy, minionki z natury są złe i od zawsze poszukiwały szefa złoczyńcy, aby robić niecne rzeczy na naszej planecie. Z tego też powodu w poprzedniej części, niezadowolone z Gru i jego bycia dobrym, minionki postanowiły go zostawić i uciec z jego bliźniakiem Dru, aby złoczynić. W ekipie Gru zostały tylko trzy tiktaczki. Mówię o tym dlatego, że w aucie Edith, martwiąc się, zapytała Baraniej Pupy, co z pozostałymi minionkami. Na co on odpowiedział, żeby się nie martwiła, ich też ściągną, bo mają wobec nich pewne plany. Tym sposobem przechodzimy do sceny, w której pozostałe minionki są eskortowane do bazy AVL za pomocą busa Karola. Bus ten, aby nie rzucać się w oczy na ulicy, ma rejestrację Top Secret. Bo jeśli coś jest podpisane Top Secret, to w ogóle nie zwraca na siebie uwagi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten minionek pokazał gołą dupę przez okno autobusu. Wracamy do pozostałej części rodzinki, która przejeżdżając przez swoje nowe osiedle, zachwyca się wszystkimi pięknymi domami tylko po to, żeby trafić do... tej rudery. W tym momencie zwróćcie uwagę na buty Margo. Są to te same tramki, które należały do Katie, ale niestety Max się ich pozbył. Scena ta pochodzi z filmu Sekretne życie zwierzaków domowych, czyli animacji, która również została stworzona przez studio Illumination. Pozostając w tej scenie, Barania Pupa tłumaczy rodzince, że muszą przybrać nowe tożsamości. Tym samym Gru od dzisiaj nazywa się Chad Cunningham i sprzedaje panele słoneczne. Lucy przybiera imię Blanche i zostaje fryzjerką w ekskluzywnym salonie, co nie skończy się dla niej najlepiej, ale o tym później. Edith to Blair, Agnes Britney, a Margo to Brie. Zauważyliście, że wszystkie nowe imiona z wyjątkiem Gru zaczynają się na literkę B? Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym tylko złożyć temu biednemu tiktakowi wyrazy współczucia, gdyż spędzi w tej maszynie pozostałą część filmu. Nadszedł nowy dzień, a minionki bawią się w basenie. Zwróćmy uwagę na strój jednego z nich. Ma on na sobie kąpielówki w granatowe gwiazdki, a materac, na którym leży, jest w biało-czerwone paski. Minionki, mimo iż pochodzą z czasów, kiedy jeszcze nie istniało państwo takie jak USA, chyba na dobre zadomowiły się w tym miejscu, gdyż ten materac i kąpielówki połączone ze sobą tworzą flagę Stanów Zjednoczonych. A, no i nie zapominajmy o naszym ziomeczku uwięzionym w maszynie ze słodyczami. Gru, wcielając się w nową osobowość, założył również nowy, bardziej przyjazny dla innych strój, eleganckie spodnie i różowa koszulka polo.
Na polówce dostrzec możemy logo jakiejś firmy z zielonym żółwikiem. Nie jest to przypadkowe, a kryje się za tym jeden wielki szczegół. Logo to ewidentnie nawiązuje do prawdziwej marki z naszego świata, czyli Lacoste. Mało tego, firma Lacoste wywodzi się od założyciela, który był zawodowym tenisistą, a swój pierwszy zaprojektowany strój założył w 1926 roku właśnie na Mistrzostwa Świata w tenisa. Co w tym ciekawego poza nawiązaniem do Lacoste? Fakt, że w tej scenie Gru poznaje sąsiada, który jedzie właśnie rozegrać z kolegami mecz tenisa. Sam Gru w późniejszej części również dołączy do swojego sąsiada na korcie. Przechodzimy do siedziby Ligi Antyzłoczyńców. Minionki, jak to mają w zwyczaju, robią tam po prostu rozpierdziel. Spójrzcie tak przy okazji na prześwietlenie tego minionka. Wszamał on całego banana ze skórką. Ogólnie tutaj dzieją się dantejskie sceny. Ten minionek całuje monitor z innym minionkiem, prawdopodobnie na jakiejś randkowej aplikacji. Ten z kolei założył jakąś plantację w biurze. Te minionki z karteczek samoprzylotnych tworzą na ścianie wielkiego minionka. Jest to nawiązanie do współpracy pomiędzy LEGO a studiem Illumination i klockami, które wspólnie stworzyli. A ten odkrył chyba w sobie duszę artysty, rysując nic innego jak banana. Tuż przed wejściem do gabinetu baraniej pupy widzimy kwiaty, które kwiatami nie są. Są to figurki, których liście tworzą napis AVL. Ale do rzeczy. Barania pupa, aby powstrzymać Maxima, stwierdził, że weźmie 5 minionków i stworzy z nich eksperymentalnych agentów, czyli super minionki. Każdy z nich moim zdaniem nawiązuje do jakiegoś super bohatera. Spójrzcie. Mamy super silnego minionka, który moim zdaniem jest odzwierciedleniem Hulka. Minionka, który strzela laserem z oka i jest świetnym odwzorowaniem pewnego X-Mena. Bo widzicie, minionek, który strzela laserem, ma jedno oko. X-Men, który również miał taką moc, nazywa się Cyklops. A Cyklop to postać, która ma jedno oko. Moc kolejnego to rozciągliwość. Nie jestem pewien, czyim odwzorowaniem mógłby być, dlatego zakładam, że nawiązuje on do elastyny. Kolejny wygląda, jakby został stworzony z kamienia, co kojarzy mi się tylko z jednym. Fingiem z Fantastycznej Czwórki. Ostatni minionek natomiast potrafi latać oraz ma pelerynę, co kojarzy mi się tylko z Supermanem. Jeśli macie swoje pomysły, czyim odwzorowaniem są super minionki, to dajcie znać w komentarzach. A tak dla zainteresowanych filmem, chciałbym powiedzieć, że film jest świeży i być może znajdę lub inni internauci znajdą jakieś detale, które ja przegapiłem i stworzymy drugą część o minionkach. Więc jeśli zauważyliście coś, o czym nie wspomniałem, to również dajcie znać w komentarzu. Z kolei dla zainteresowanych moją osobą chciałbym szybko przypomnieć, że otworzyłem nowy kanał, na którym pierwszy film pojawi się prawdopodobnie jeszcze w lipcu. Dlatego jeśli cię, drogi widzu, ciekawi, co tam się pojawi, to zostaw suba, link w opisie. Przechodzimy do salonu fryzjerskiego, w którym Lucy próbuje swoich sił w farbowaniu. Kończy się to wyłysieniem klientki i podpaleniem salonu, ale przewińmy trochę film do przodu. Lucy z Agnes i Edith poszła na zakupy, na których spotkała swoją klientkę. Zawzięcie tej pani w dokopaniu Lucy za zniszczenie jej włosów jest tak potężne, że moim zdaniem to ona powinna zostać głównym złoczyńcą tego filmu. Przechodzimy dalej. Minionki, nie zwalniając tempa, tym razem montują jako załoga pit stopu juniora w foteliku do samochodu, przykręcając jego pasy kluczem pneumatycznym. To również w tym momencie poznajemy kolejną ważną postać filmu, czyli Poppy. Poppy jest córką sąsiada Perego oraz fanką działalności Gru za czasów jego złoczynienia. Jest ona również ailurofilką, czyli osobą, która ponadprzeciętnie kocha koty. Nie trudno to u niej zauważyć. Oczywiście poza posiadaniem prawdziwego kota pomocnika, w jej domku na drzewie widzimy magnes w kształcie głowy kota, blender z rączką w kształcie ogona kota, słuchawki z kocimi uszami, pufę wyglądającą jak głowa kota, czy nawet poręcze odwzorowujące kocią głowę i uszy. Dosłownie wszystko w tym domku jest kocie. Poza tym znajdziemy tu również plakat nawiązujący do Nyankata, czyli filmiku z 2011 roku, który stał się ogólnoświatowym memem. Jednak w przypadku Poppy zamiast kota widzimy wielkiego pączka ze skrzydłami. Tuż nad nim widnieje plakat Straszliwej Szóstki, czyli złoczyńców najlepszych z najgorszych, których poznaliśmy w filmie Minionki Wejście Gru. Nastaje wieczór, a my poznajemy mroczną stronę Poppy. Jest ona urodzonym złoczyńcą. Znając sekret Gru, który ukrywa się przed Maximem, szantażuje go, aby ten pomógł jej ukraść coś ze szkoły złoczyńców lub w razie odmowy wyjawi jego prawdziwą tożsamość. Zwróćmy w tym momencie uwagę na etui telefonu Poppy. Jest to logo wraz z podpisem BTS. BTS to również znany jako Beyond the Scene, południowo-koreański 7-osobowy boyband założony w 2013 roku przez wytwórnię Big Hit Entertainment. Wychodzi na to, że Poppy nie jest tylko ailurofilką, ale również członkinią ARMY. Przenosimy się na stację, gdzie Maxim próbuje zatankować paliwo. Spójrzmy na jego kartę płatniczą. Bank z usług, którego korzysta Maxim, nazywa się po prostu The Bank. Natomiast numer jego karty to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Na półce ze smakołykami możemy znaleźć różne słodkości, natomiast co rzuciło mi się w oczy, to te pudełka. Zarówno małe, jak i duże wyglądają całkowicie jak odwzorowanie chipsów Pringles. A w lotówce leży czarny napój z czerwoną etykietą, który po prostu nazywa się Cola. Minionki wybierają się na miasto, aby być przyjaznymi minionkami z sąsiedztwa. Jednak w przeciwieństwie do Spidermana nie bardzo im to wychodzi. Spójrzcie. Super silny minionek, chcąc odzyskać skradziony plecak, rzuca na szybko zrobionym bumerangiem, jednak zamiast bandyty posyła on na glebę ofiarę. Latający minionek na prośbę o pomoc wiszącego na szczycie wieżowca pracownika, zamiast pomóc mu, aby nie spadł, pomaga mu dokończyć myć szyby. A teraz najciekawsze. Rozciągliwy minionek za pomocą swojego ciała zatrzymuje srebrne, nadziemne, pędzące metro. Ta scena jest odwzorowaniem 1:1 sceny z drugiej części Spidermana, granego przez Tobiego Maguire'a. Z tym wyjątkiem, że Peter po zatrzymaniu metra zasłabł, natomiast minionek wraz z metrem wystrzelił w przeciwnym kierunku. Spójrzcie, ten minionek nawet porusza się na swoich dłoniach jak Spiderman na pajęczynach.
Gru wraz z Poppy, Juniorem i dwójką pomocników, gdyż trzeci minionek siedzi zamknięty w maszynie ze słodyczami i czyta książkę dotyczącą diety, konsumując same przysmaki z maszyny ze słodyczami, włamują się do szkoły złoczyńców, która swoją drogą przypomina trochę Hogwart. W środku również ma niczym Hogwart wysokie sufity, ceglane ściany, wielkie banery i loga, do tego w kolorach Gryffindoru, do którego należała trójka głównych bohaterów. Niestety w przeciwieństwie do szkoły magii, po wzorach widocznych na tych banerach widać, że jest to szkoła sztuki złoczyństwa. Główne logo to chyba jakaś głowica nuklearna, natomiast na tym drugim banerze widzimy znak kojarzony z radioaktywnością, dynamit, bombę oraz nóż. W szkole znajduje się również więzienie dla dobrych dzieci. W końcu to szkoła złoczyństwa, nie tolerują tutaj dobra. Ochroniarz monitorujący kamery bezpieczeństwa czyta książkę pod tytułem Nienawidzę swojego szefa, jak przetrwać w toksycznym środowisku pracy, a jego piżama jest w słodkie dinozaury. Jest to chyba pracownik, który w przeciwieństwie do idei szkoły nie toleruje złoczyńców. Ekipa włamuje się do gabinetu dyrektorki Ubel Schlecht, aby ukraść Leniego. Szybko ta akcja wymyka się spod kontroli, a w pewnym momencie obok minionków leży książka o tytule Do latarni morskiej, napisana w 1927 roku przez Virginię Woolf. Po wielkim starciu między Maximem, Gru i Juniorem widzimy doktora Nikczemniuka, który jakimś cudem odmroził się z karbonitu, w którym sam się uwięził w poprzedniej części. Na koniec Maxime i Gru wyjaśniają sobie w więzieniu sytuację, która jeszcze w dzieciństwie doprowadziła do ich konfliktu. A my widzimy, że w tym więzieniu są wszyscy złoczyńcy ze wszystkich części minionków wraz z Wektorem, co jest dość dziwne, gdyż ten gość powinien siedzieć na Marsie.